widzowie kochają osobowości, a tu po prostu każdy same osobowości, ale czy ktoś jakoś szczególnie utkwił ci w głowie? Czy możesz widzom jakoś zasugerować, na kogo powinni zwrócić uwagę? Kto tu będzie jakoś błyszczał po prostu na ekranie, jak choćby, nie wiem, Jessica z Rolnika? Wiadomo, że tak się mówi, że któryś bohater błyszczy bardziej, inny mniej. Natomiast każdy z tych bohaterów błyszczy w ten sposób, że każdy dał zupełnie coś innego. Jedna osoba dała ciepło, wrażliwość, przeżycia. Inna osoba do tego dołożyła niesamowitą empatię. Trzecia osoba szaleństwo, kompletną spontaniczność. Jeszcze inna właśnie dowcipy, żarty. Szyją sobie krótko włosy, a chodzą w spodniach. I chociaż mają ładne nogi, to zakładają spodnie, bo jej tak wygodnie. Kiedyś kobieta w sukience, to było przyjemnie popatrzeć. No. A teraz portki. To są zupełnie inne światy, które spotkały się w jednym i to wszystko się ze sobą połączyło. Oni się poznali przed drzwiami sanatorium, kompletnie się nie znając, a rozmowy, które się rozpoczęły, relacje. Ja jestem zachwycona ich poziomem, ich inteligencją, ich dowcipem, ich doświadczeniem, no wszystkim. Nie boisz się, że ci cudowni państwo zetkną się z internetowym hejtem, że to również ich dotknie? Ryszard powiedział, że jest na to przygotowany. Ja mam nadzieję, bo na to się nie można przygotować, ja mam nadzieję, że oni mają sobie taką siłą, taką mądrość i są na takim etapie życia i w takim wieku, że nie będą w ogóle się tym przejmować.